Wspomniałaś wcześniej, że ten twój sukces budują też klientki, ale na pewno rodzina, twoi bliscy. Tutaj chciałam się ciebie zapytać, czego nauczył ciebie Jan Kulczyk, co mogłaś wykorzystać u siebie w biznesie? Wiesz co, Jan Kulczyk był, my byliśmy parą przez 10 lat, w związku z tym bardzo blisko, w związku z tym niewątpliwie ja się od niego bardzo dużo nauczyłam. I wiesz, nie wiem, gdzie bym była dzisiaj, co ja bym robiła, nie ma sensu nawet w ten sposób gdybać i się zastanawiać, bo po prostu nie wiem. Natomiast bardzo, bardzo dużo, pierwsza zasada, bardzo wiele mnie nauczył i pierwsza zasada była taka, żeby pracować z ludźmi, których się lubi, pracować z ludźmi, którzy lubią innych ludzi. To jest w ogóle, powiem ci, dla mnie podstawa od początku życia. Dlatego, że wiesz, jak widzisz, że ktoś ma złe serce, tak zwane, to wiesz, to tak brzmi dosyć może naiwnie, ale jednak ludzie, którzy z nami pracują, muszą mieć dobre serce, muszą mieć empatię. I powiem ci, ja dopiero potem patrzę na talent, na wiesz, talent organizacji, na to w ogóle, jak ktoś jest kompetentny. Ale czasami jest tak, przysięgam, że wiesz, mamy na przykład, przepraszam, 3 kandydatów i 2 wydaje się być super profesjonalnych, mających fantastyczne CV i wiesz, super doświadczenie i tak dalej, ale nie ma tego czegoś, nie ma tego serca na dłoni, wiesz, które ja widzę po innej osobie, która nie jest ani tak doświadczona, ani nie ma tak wspaniałego, wiesz, życiorysu, ale ma taki zapał i ma taki drive i ma taki ogień w sobie, że ja wolę to. I to jest zawsze w biznesie ważniejsze, pomimo że może się wydawać naiwne lub zbyt romantyczne, a za mało rozważne. Zawsze to wygrywa. A poza tym mój syn Alex, który stworzył La Manie Home, który mnie na nią namówił, który zadzwonił do mnie kiedyś i powiedział: mama, przecież ty tak kochasz dom, porcelanę, te wszystkie kieliszki, przecież tego już nie ma upychać gdzie w szafach i w domu. Zróbmy, stwórzmy z tego firmę. Ja mówię: słuchaj, to jest tak gigantyczna praca, bo nawet patrząc na asortyment domowy, to wiesz, wszystko robisz w innej fabryce. Porcelanę, w innej szkło, innej kryształ, innej świece, innej koce, dywany, prześcieradła, czy tam pościel, obrusy, meble. To wszystko robisz z zupełnie innymi zespołami. Więc wyobraź sobie, jak to jest zwielokrotnione. Pomimo że branża mody jest na pewno bardzo trudną, wrażliwą i kapryśną, tak to jest jeszcze o wiele trudniejsze. Więc ja powiedziałam: nie wiem, słuchaj, to już będzie masakra, to ja już w ogóle nic nie będę robić, tylko będę pracować. A on mówi: nie mama, ja to ogarnę, ja tobie pomogę, ja to zorganizuję. I słuchaj, jak powiedział, tak zrobił. Także wiesz, ta nasza cała nazwa firmy Made with Love, La Mania Home Made with Love, jest totalnie prawdziwa, ponieważ naprawdę ona, wiesz, to jest firma z miłości zrobiona. Ja was, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przeAmbitni.pl.